Witajcie kochani, w dzisiejszym programie chciałem kilka słów powiedzieć o pszczołach i o produktach, które są korzystne dla człowieka właśnie, które pochodzą od pszczół. Więc tak, w dzisiejszych czasach środowisko jest bardzo zanieczyszczone, jest dużo spalin, jest dużo dymów, w wielu częściach Europy pszczoły po prostu giną. Dlaczego giną? Ponieważ środowisko jest bardzo zanieczyszczone i już nie służy pszczołom i po prostu nie tylko to, ale również wirus i inne substancje toksyczne powodują, że pszczoły po prostu wymierają. Tutaj na Teneryfie jest dosyć dobry klimat i tutaj pszczoły dosyć dobrze się utrzymują, dużo kwiatów, także tutaj nie mają specjalnie jakichś dużych, większych problemów. Tyle, że chciałem też powiedzieć, jakie produkty są tak bardzo specjalne od pszczół, które możemy po prostu wykorzystać dla siebie. Ja bym proponował nie używanie witamin, które się kupuje w sklepie, po prostu tylko wykorzystać pyłek kwiatowy, który jest właśnie od pszczół. Ten pyłek, polen można po prostu kupić albo w jakimś ekologicznym sklepie, albo można go kupić bezpośrednio od ludzi, którzy mają pszczoły. Ten pyłek powoduje, ma wszystkie witaminy i wszystkie aminokwasy, powoduje wzmocnienie całego organizmu, wzmocnienie systemu odpornościowego, ponieważ zawiera małą ilość propolio. Także propolio to jest też następny produkt, który mamy od pszczół, oprócz wosku. Jak również wzmacnia nasz system odpornościowy przeciw wirusom, przeciw infekcjom, przeciw grypom. Po prostu ten propolen, on wzmocni nasz system odpornościowy organizmu. Także polecam Państwu bardzo używanie właśnie pyłku od pszczół. Taką jedną łyżkę stołową na dzień można spokojnie zjeść, czy to w sałatce, czy zrobić, rozcieńczyć z wodą i wypić. To naprawdę bardzo, bardzo nas wzmocni i pomoże nam na zdrowie. Także polecam serdecznie też do zakupu miodu. Jeszcze raz dodam i przypomnę, że miód z kasztana jest najwyżej promieniującym, jak również miód, który jest z rozmarynu. To są miody bardzo wysoko promieniujące. Na drugim miejscu, na trzecim miejscu sytuuje się miód, który jest z awokado, który jest na 25 stopni promieniowania pozytywnego. I w dalszej kolejności bym polecał miód z pomarańczy, który relaksuje, który naprawdę jest bardzo dobry na wyciszenie, taki uspokajający. To właśnie miód pomarańczowy, proszę Państwa. Miód lipowy oczywiście też się zalicza do dobrych, wysokich wibracyjnie miodów i też go bardzo polecam. Na marginesie chciałbym dodać, iż nasza firma Energy Aaron produkuje podkładki, które harmonizują struktury wody. To jest podkładka Aronit Superhuman, jest to podkładka A4, jest bardzo duża. Na niej się kładzie dzbanek z wodą. Można położyć również inne owoce, albo inne płyny, albo soki. I wówczas się zharmonizuje struktura tego danego produktu. To jest właśnie ta duża podkładka. Jak również mamy tutaj tą średnią podkładkę A5, która również ma ten sam efekt jak ta duża, tyle że jest mniejsza, można ją kłaść w kuchni na stole i na tej podkładce można położyć dzbanek z wodą i po prostu struktura wody się zharmonizuje. Jak również polecam odpromienniki mineralne, które nas chronią przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym od żył wodnych, od cieków wodnych, od promieniowania elektromagnetycznego, które pochodzi od urządzeń elektromagnetycznych, takich jak kuchenka mikrofalowa lub też pralka lub telewizor, komputer. To właśnie ten promiennik, który nas bardzo chroni od tego typu promieniowania. Tu jeszcze mam taki odpromiennik Home Office, który jest na zabezpieczenie domu przed szkodliwym promieniowaniem od żył wodnych i promieniowania elektromagnetycznego. To jest właśnie Home Office. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.